Cześć! Witajcie w kolejnym przeglądzie Minecraft. Dzisiaj Wam trochę powiem o kolorowaniu skórzanych zbroi oraz obroży oswojonych wilków. Powiem Wam jak w obu przypadkach tego dokonać, jak usunąć kolor po kolorowanej zbroi oraz jakie kolory możemy uzyskać. Pod koniec filmu oczywiście ciekawostka. Życzę wszystkim miłego oglądania. Farbowanie jest procesem dosyć prostym. Zacznijmy od kolorowania zbroi. Zacznijmy od tego, że tylko skórzana wersja ma taką możliwość. Pozostałych rodzajów zbroi pokolorować nie możemy. Skórzaną zbroję farbujemy w stole warsztatowym. Wrzucamy ją w jakikolwiek slot, a w pozostałe miejsca możemy wrzucić dowolną kombinację różnych barwników. Aby uzyskać inny kolor niż podstawowe barwniki, należy zmieszać kilka ich rodzajów lub dodać jeden w większej ilości. Pokolorowaną zbroję możemy ponownie wielokrotnie zawarwiać. Mieszając nowy kolor z obecnym zabarwieniem zbroi. Skórzana zbroja może zostać pokolorowana na więcej niż 16 milionów różnych kolorów. Kolorowanie opiera się na modelu kolorów RGB, z angielskiego Red Green Blue, którego kod koduje natężenie koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w wartościach od 0 do 255. Czyli każdy z tych trzech kolorów może mieć 256 natężeń, no bo 0 oczywiście też wliczamy. Z racji, że mamy trzy kolory, możliwość kombinacji ich wszystkich możemy obliczyć równaniem 256 razy 256 razy 256. Co daje nam wynik 16 777 216 różnych kolorów zbroi. Pokolorowaną zbroję możemy wyprać przywracając jej początkowy niepofarbowany stan. Aby tego dokonać, potrzebujemy kotła napełnionego wodą. Zbroję czyścimy klikając nią prawym przyciskiem myszy na kocioł. Kolorowanie obroży psów jest jeszcze prostsze. Aby tego dokonać, należy odpowiednim barwnikiem kliknąć prawym przyciskiem myszy na oswojonego wilka. Jego obroża automatycznie zmieni kolor. W odróżnieniu od kolorowania zbroi, w tym przypadku ilość kolorów, których możemy użyć, jest jednak dosyć mała. Mianowicie możemy pokolorować ją tylko na tyle kolorów, ile jest barwników w postaci przedmiotu. Tutaj kolorów mieszać nie możemy, ale nadal mamy możliwość pokolorowania ich innym kolorem lub wyczyszczenia obroży białym barwnikiem lub sprowadzenia jej do stanu wyjściowego czerwonym. Dzięki możliwości kolorowania zbroi możemy ukształtować ją według własnych upodobań. Dodatkowo mieszając odpowiedni kolor, możemy stworzyć iluzję posiadania jej diamentowej, złotej lub żelaznej wersji, zmylając tym innych graczy. Funkcja ta może się także świetnie przydać podczas bitw dwóch różnych drużyn. To by było na tyle. Mam nadzieję, że informacje, które Wam tutaj przedstawiłem, przydadzą Wam się podczas rozgrywki i że nikt już nie będzie miał problemów ani pytań. Przynajmniej jeżeli chodzi o kolorowanie zbroi i obroży. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o możliwości kolorowania i czy macie jakieś inne pomysły, do czego można byłoby ją jeszcze użyć. Doceniam każdą mapkę w górę i z góry za nią dziękuję. Jeżeli chcesz więcej filmów, subskrybuj mój kanał. Ja mam na imię Patryk. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Życzę miłej gry i pozdrawiam. Czy wiedziałeś, że moby wrażliwe na słońce, wyposażone w jakikolwiek rodzaj hełmu, będą mogły przetrwać w dzień?